ja się nazywam Rafał, czy na początku chciałem podziękować za podjęcie tej inicjatywy, podziękować za to, że mogłem tutaj być obecny. Chcę krótko powiedzieć o drugim aspekcie, dlatego że tutaj te wszystkie opowieści się powtarzają. Mój przypadek jest taki, że właściwie wszystko, czy większość z tych, które zostało powiedziane, ja przerabiałem ze swoim synem, ze swoją córką, co więcej mówię tylko tyle, że jestem człowiekiem, który ma z tym problemem do czynienia od lat 47, bo ja sam oprócz tego, że jestem ojcem, to jestem też dzieckiem, które było izolowane od ojca, więc znam tą sytuację z jednej i z drugiej strony. Natomiast powiem o czymś, czego tutaj jeszcze nie mówiono, a co należy powiedzieć, przedstawię to w takiej formie. Kiedyś do mnie moja żona, wtedy kiedy jeszcze byliśmy małżeństwem, weszła taka uśmiechnięta z jakąś gazetką w ręku i powiedziała: wiesz co, tak lubię feministki wymyśliły. Wymyślili mianowicie coś takiego, że jeżeli ty nie oddasz wszystkich swoich pieniędzy, to znaczy, że stosujesz wobec mnie przemoc ekonomiczną. No i to się tak skończyło. Natomiast potem była druga sytuacja, sprawa rozwodowa. Ja jestem na sali i sąd zadaje pytanie, jakie powinny być alimenty na dziecko. Wtedy moja żona, która wiedziała, że ja mam na pasku i nie mam żadnych innych dochodów i zarabiam 1700 zł netto do ręki, stała i powiedziała 1800. Tak, więc proszę to sobie połączyć z tą pierwszą anegdotą. Teraz ja dochodzę do punktu, czyli do czegoś, o czym tutaj nie mówiono, a co niestety się pojawia w sądach rodzinnych, co się pojawia w tych sprawach dotyczących opieki nad dziećmi. Więc jest po sprawie rozwodowej, ja jestem na sprawie dotyczącej, to znaczy w sprawie z mojego wniosku o ustalenie kontaktu z dzieckiem. I w pewnym momencie moja żona się do mnie zwraca z propozycją: słuchaj, zacznijmy taką umowę. Ty się zrzekasz kontaktu z dzieckiem, ja się zrzekam alimentów. I potem z wielu źródeł się dowiedziałem, że taka praktyka zupełnie nie znająca prawnego żadnego umocowania, nie mająca żadnego sensu, że to jest stosowane. Także prowadzi się takie układy, że proponuje się w końcu nie płacić alimentów, natomiast, co jeszcze można dodać o rodzinie, że jest pewne takie zjawisko, że bardzo łatwo zdyskredytować ojca w sądzie, dlatego że wydaje mi się, że dyskryminacja ojcostwa jest też elementem, częścią dyskryminacji mężczyzn w ogóle. Dlatego, że w przestrzeni publicznej, tak jak są kampanie społeczne, na przykład po zupadła zasłona, albo po... Także